Na stronie eneba.com trwa obecnie wyprzedaż z okazji Black Friday. Pamiętajcie, że z kodem Lukas dostajecie 3% zniżkę. Linki w opisie. Czy zastanawiasz się, które idee militarne są najsilniejsze? Jakie i kiedy przydają się w grach PvP, a jakie przydają się w grach PvE? Myślę, że ten poradnik będzie dla Ciebie. Witam Was w poradniku z Do Europy Universalis 4. Ja jestem Lukas i jak widzisz, mam spore doświadczenie w tej grze, więc wiem, o czym mówię. W dzisiejszym poradniku porozmawiamy sobie o ostatniej grupie idei militarnych. Co prawda zmienią się one trochę na patchu 1.31, no ale wtedy może zrobię Wam po prostu do tego update. Pamiętajcie, że omówiliśmy już idee administracyjne oraz dyplomatyczne i do pełnego zrozumienia wszystkich idei w tej grze raczej znajomość tych trzech poradników jest konieczna. Dajcie też znać koniecznie poniżej w komentarzach, jakich poradników ode mnie jeszcze byście oczekiwali w przyszłości. To Wam je po prostu przygotuję. W odróżnieniu od moich poprzednich poradników, tutaj pokuszę się na początku o stopniowanie od najbardziej przydatnych do najmniej użytecznych idei militarnych. Myślę, że coś takiego raczej nie zachodzi przy ideach administracyjnych i dyplomatycznych, ale akurat w militarnych mamy z tym do czynienia. W rozgrywkach PvE pokusiłbym się o następującą kolejność. Ilościowe, ofensywne, arystokratyczne, tutaj też plutokratyczne, jakościowe, defensywne oraz Navy Ideas. Oczywiście to nie jest tak, że na każdym kraju ta kolejność jest właściwa, bo są od tego wyjątki, ale już o tym będę wspominał w ramach dalszej części poradnika przy odpowiednich ideach. W PvP wygląda to trochę inaczej. Tutaj można śmiało powiedzieć, że ilościowe i jakościowe są praktycznie równoważne, a cała reszta bardzo zależy od konkretnie naszej sytuacji, więc tutaj stopniowanie nie zachodzi. Przejdźmy zatem może najpierw do idei ilościowych, żeby wyjaśnić pewnie wielką kontrowersję, dlaczego tak uważam, że one są dobre zarówno w grach PvP, jak i PvE. Dwa pierwsze rozwinięcia z idei ilościowych to jest zwiększona liczba dostępnych rekrutów, wasz manpower modifier plus 50% oraz manpower recovery speed, który wpływa na miesięczną szybkość odzyskiwania waszego manpowera. Zobaczcie, mamy maksymalny manpower na poziomie 29 500 oraz miesięczne odzyskiwanie na poziomie 216. Po rozwinięciu pierwszego mamy już 269 na miesiąc oraz 39 000 maksymalnego manpowera. Po rozwinięciu drugiego mamy już 301 manpowera na miesiąc. Jak widzicie, są to naprawdę spore boosty jak na start rozgrywki. Trzecie rozwinięcie, co mało osób wie, wpływa zarówno na koszty rekrutowania, jak i miesięczną wielkość utrzymania wojska. Zobaczcie, 10 golda płacimy za rekrutację oraz 0,27 na miesiąc utrzymania za regiment wojska. Po rozwinięciu mamy już 9 golda rekrutację wojska oraz 0,24 miesięcznie jego utrzymania, ponieważ utrzymanie zależy też od tego, ile na to wydaliśmy. Następnie mamy już tylko i wyłącznie utrzymanie wojska, które już spadło do 0,23. Rozwinięcie dające 33% do National Supply Limit Modifier jest bardzo mocne, ponieważ pozwala na waszym terytorium, nie waszych wasali, nie waszych unii personalnych, na waszym, czyli w tym wypadku tylko i wyłącznie Polski, zwiększa supply limit w prowincjach waszych o 33%, co jest mega dobre. I tak zobaczcie sobie, że tutaj mamy sieradz 46, wprowadzamy sieradz 51. Myślę, że tutaj najsłabszym z tego tak czy siak jest wielkość garnizonów, co prawda ma to mały wpływ na prędkość oblegania garnizonów i szanse ich zdobycia, no ale jest to najsłabszy z modyfikatorów tutaj obecnych. Czyli przykładowo w Krakowie mamy, zobaczcie, 3000 wielkość garnizonu, rozwijamy. Maksymalna na ten moment to jest 3750. Jeden z ostatnich perków też jest bardzo mocny, to jest Land Attrition, czyli straty za poruszanie się po terytorium, zarówno waszym, jak i przeciwników, które są pokazywane tutaj przy tej czaszce. Zostają one zmniejszone po prostu o 10%. Całe rozwinięcie zwiększyło nasz Force Limit
o 50%. Jest to bardzo dużo. Kolejną bardzo mocną stroną idei ilościowych są jej polityki. Jedną z moich ulubionych jest połączenie z Trade Idea, które daje jeden z najlepszych modyfikatorów do zarabiania pieniędzy w tej grze, czyli Goods Produce Modifier, plus 20%. Jest też bardzo mocne połączenie z ideami ekonomicznymi, które zmniejsza koszty rozwoju prowincji o 10% oraz zwiększa nasz force limit wojska o dodatkowe 10%, czyli kolejna bardzo silna polityka. Jest jeszcze kilka innych dobrych polityk tutaj, takich jak połączenie z ideami dyplomatycznymi, religijnymi, influence ideas, naprawdę sporo dobrych polityk. No i nadszedł wreszcie czas na wyjaśnienie, dlaczego tak uważam, że są mocne te idee w rozgrywkach PvE, jak i PvP. Zacznijmy od PvE. Nie wiem, czy wiecie, ale w tej grze jest kilka mechanik, takich jak zawieranie sojuszy, wojny koalicyjne, wchodzenie do koalicji botów przeciwko graczowi, na które mają wpływ właśnie modyfikatory zwiększane przez idee ilościowe. Czyli ilość wojska, które posiadacie i macie zrekrutowane, oraz posiadany przez Was manpower. Tutaj ten posiadany, na ten moment posiadamy 8523. Czyli im więcej go macie, tym na przykład łatwiej Wam złapać sojusz z jakimś innym dużym państwem, tym mniej chętnie wchodzą boty w koalicję przeciwko Wam, albo też tym chętniej wychodzą z tej koalicji przeciwko Wam. Wasz kraj jest uważany za słaby wtedy, kiedy ma mało wojska, ma mało manpowera w obecnym stanie, bot w ogóle nie patrzy na ilość dyscypliny, którą posiadacie, ilość army tradition, czy też ilość morali waszej armii. Jakość wojska dla bota nie ma totalnie żadnego znaczenia. Kolejna sprawa to zwykłe zachowanie bota podczas wojen. No nie powiecie, że on przed wami nie ucieka w momencie, kiedy macie dużą przewagę liczebną. Najczęściej w ogóle z nim nie walczycie, wchodzicie do jego kraju i go okupujecie, bo jego wojska gdzieś tam sobie zbiegły. W PvP mamy mechanikę dość podobną, bo gracze, nie ukrywam, no są ludźmi, wow, odkrycie, gracze są ludźmi i w momencie, kiedy widzą przy swojej granicy twoje wojsko i to wojsko przekracza na przykład dwa razy ich liczbę, są bardziej skłonni do jakichś tam rozejmów albo do poddania się nawet podczas startu wojny. Nieraz już takie rzeczy widziałem na multiku, że ktoś miał lepszą jakościową armię, a poddawał się przeciwko graczowi, który miał większą armię, ale gorszą jakościowo. Poza tym, na starcie rozgrywki, w momencie kiedy tak naprawdę bardzo liczą się morale, lepiej spisuje się dosyłanie gorszego wojska, ponieważ cały czas podbijacie sobie te morale w bitwach, niż posiadanie tych na przykład 5% dyscypliny z idei jakościowych. Troszeczkę inaczej to działa przy defensywnych, ale to powiem, dlaczego się je bierze i kiedy przejdziemy do nich. No i nie zmienia to faktu, że tak jak już wspominałem tylko kilka razy, meta to dewowanie na PvP, zwłaszcza na większych multikach, gdzie nie macie po prostu sposobów na szybkie blobowanie, a każda wojna jest ciężką wojną z graczem. Dewowanie, dewowanie i jeszcze raz dewowanie, a ilościowe z ekonomicznymi nie ma nic lepszego na to. Im wcześniej to weźmiecie, im wcześniej zaczniecie boostować, tym szybciej będziecie potężniejszym krajem. Już tak się nagadałem na temat tych ilościowych, że jak widzicie, jestem ich wielkim, wielkim fanem i mam je po prostu w małym paluszku. Ale oczywiście zachęcam do dyskusji na ich temat, dlaczego i czy są dobre też według Was. Teraz przejdźmy jednak do idei ofensywnych. Idee ofensywne mają na przykład całkiem niezłego boosta do naszych tutaj generałów. Plus 1 do szoka w pipsach, plus 1 do land leader fire, zawsze na propsie. Co prawda spotkałem się też z opinią, że te dwa perki są totalnie useless, bo przy 100 punktach army tradition i tak zazwyczaj nie będziemy z tego korzystali. No ale pamiętajmy, że sposób nabijania, jak i utrzymania army tradition w ostatnich czasach został bardzo znerfiony i dość często jest dość ciężko to utrzymać na wysokich poziomie i mieć dobrych generałów, zwłaszcza dla dużych krajów jest to praktycznie niemożliwe, więc te dwa punkty uważam za dość istotne. Kolejna sprawa to prestiż z bitew. Im więcej prestiżu, tym mamy lepszą armię i więcej innych tutaj sensownych modyfikatorów możemy dostawać. Jestem też wielkim fanem prestiżu 100%, więc im więcej, tym lepiej. Limit wojska, jak już miałem okazję przy ideach ilościowych wspominać, jest super ważny dla wielu mechanik w tej grze, więc też jest fajną sprawą. Oczywiście nie zapominajmy o jednym z najważniejszych tutaj perków, czyli Siege Ability plus 20%, który pozwala nam zdobywać szybciej forty
i nie ukrywam, jest to bardzo fajne przy podboju świata, zwłaszcza na fortach dwójkowych, a jak wiemy obecnie boty rzadko kiedy je ulepszają. Fajnym uzupełnieniem jest dyscyplina 5%, która troszeczkę zwiększy jakość naszej armii, a perki takie jak Recruitment Time oraz Recover Army Morale Speed no już nie są aż takie istotne. Idee ofensywne posiadają kilka fajnych polityk, dość istotnych, zwłaszcza w grach PvE. W PvP niekoniecznie. Jedną z moich ulubionych jest połączenie z ideą humanistyczną, National Unrest -1 i Lata Separatyzmu -5. Jest to mega mocne przeciwdziałanie przeciwko buntom na świeżo podbitych prowincjach. Kolejną sprawą to jest oczywiście Religious Ideas, Religious Unity plus 20%, zawsze na propsie, połączenie z innowacyjnymi, Siege Ability dodatkowe 10% i Leader Siege plus 1. Wow, to jest jeden chyba z moich ulubionych perków, a tak go rzadko wykorzystuję obecnie. Połączenie z ideami ekonomicznymi, które patrzcie, jak często polecam, że one są must have w grach multiplayer. I tutaj mamy Artillery Combat Ability, która jest bardzo, bardzo ważną statystyką w grach PvP. W grach single player PvE raczej bym brał idee ofensywne tylko i wyłącznie do pary z humanistycznymi. Możliwe, że na początku, ewentualnie jako trzecie i czwarte rozwinięcie, żeby mieć mega stabilny kraj po naszych dalszych podbojach. Połączenie idei ofensywnych i humanistycznych to jest must have na wszystkich hordach. I tu już miałem nieraz okazję się o tym przekonać. Na hordach zawsze bierzemy humanistyczne, jako drugie zawsze lecą ofensywne. Zawsze. Tutaj chodzi właśnie o ten modyfikator lat separatyzmu -10 i jak wiecie z polityki mamy jeszcze dodatkowo z ofensywnymi -5. Na grach PvP idee ofensywne stanowią raczej uzupełnienie dalsze jako 5-6 rozwinięcie. Nie bierze się ich praktycznie nigdy jako w pierwszej czwórce. Idee arystokratyczne. Pamiętajcie, że tutaj dla republik macie też idee plutokratyczne w tym miejscu, o których sobie powiemy zaraz po arystokratycznych, oraz od patcha 1.31 wejdą specjalne odmiany z tego co wiem dla państw teokratycznych, dla hord i chyba dla plemion północno- i południowoamerykańskich. Ale o tych nie ma co gadać, bo nie wiadomo do końca, co tam tak naprawdę będzie. Najmocniejsze rozwinięcia tutaj w ideach arystokratycznych to oczywiście lekkie bonusy do kawalerii, co fajnie się spisuje na kilku nacjach, mniejsze koszty technologii, zmniejszona autonomia, dodatkowy manpower, zmniejszone kary do Army Tradition Decay oraz Navy Tradition Decay, dodatkowy dyplomata, i za wszystko mamy fajne rozwinięcie Leader Siege plus 1 i lojalność szlachty plus 10%. Mamy też w ideach arystokratycznych kilka dość ciekawych polityk, może nie jakichś super OP, ale fajnie można się nimi tutaj pobawić. I mamy na przykład połączenie z ideami szpiegowskimi Cavalry Combat Ability plus 10%, co bardzo często lubię stosować na hordach albo Polsce, albo Węgrach, gdzie robię sobie jakieś takie śmieszne buildy pod kawalerię. National Manpower Modifier plus 33%, połączenie z eksploracyjnymi, handlowymi, Trade Power Abroad plus 30%, dodatkowy merchant. Idee arystokratyczne, jak już wspominałem, lubię brać jako uzupełnienie na takie kraje jak Polska, ponieważ Polska ma tutaj Cavalry Combat Ability plus 33%, Węgry, które mają 20%, no albo ogólnie wszelkie hordy, niezależnie czy tutaj nasze europejskie, czy te azjatyckie. Kawaleria zawsze jest na propsie. W rozgrywkach PvP arystokratycznych praktycznie nigdy się nie bierze, ponieważ o wiele ważniejsze są statystyki takie już jak dyscyplina, a kawaleria, no na multikach, powiedzmy sobie szczerze, się ostro. Przejdźmy teraz do idei plutokratycznych, które są do wszystkiego i do niczego. Ponieważ dostajemy tutaj 10% do morali, całkiem ok na początku rozgrywki, stabilniejszy kraj, National Unrest -2, dodatkowy kupiec, co jest zawsze na propsie, Good Produce Modifier, jak wiecie, kocham ten modyfikator. Caravan Power plus 25%, przy czym Caravan Power tak czy siak liczy się tylko i wyłącznie Inland Trade Nodach.
Manpower Recovery Speed oraz Institution Spree to takie już dość malutkie bonusy, łącznie z Mercenary Manpower i Discipline. Polityki też tutaj nie są jakieś super OP, ale są ciekawe, na przykład połączenie z Influence Ideas, Liberty Desire in Subject minus 10%, Vassal Force Limit Contribution plus 100%. Z handlowymi mamy dodatkowego merchanta oraz tańsze wojsko. Fajnie też działają z Maritime, gdzie mamy Lightship Compatibility plus 15% oraz po prostu tańsze okręty handlowe z ideami szpiegowskimi, dodatkowy manpower zawsze na propsie, dość podobnie to wygląda z administracyjnymi. Można się też tutaj troszeczkę pobawić Republic Tradition, kiedy połączymy to z ekonomicznymi, bo dostajemy Real Republic Tradition plus 0,20 i w sumie to jest chyba jedna z najmocniejszych tutaj polityk. Plutokratyczne brałbym albo na początku, albo w ogóle, bo mają fajne bonusy, które tak naprawdę liczą się na początku rozgrywki, czyli morale, ta dyscyplina najemników i ogólnie wzmacnianie naszych tutaj szeregu podstawowych statystyk. Ale im dalej w grze, tym w ogóle stają się coraz bardziej bezużyteczne i te polityki, które mają, no są takie dość fajne do jakichś gier tal może, ale do podboju świata w ogóle plutokratycznych bym nie brał. Na grach PvP, z tego co wiem, plutokratycznych również nigdy się nie bierze, ale może być tutaj taka sytuacja, że w krajach włoskich można brać je dla przewagi morali i tutaj dyscypliny od najemników, chociaż pewnie wiele osób wybierze wtedy tak czy siak defensywne idee, ponieważ mamy tutaj 5% więcej morali. Teraz przechodzimy do idei jakościowych. Okej, może tutaj być wielka zagwozdka, czemu tak nisko, czemu tak późno. Idee jakościowe nie są złymi ideami, są naprawdę mocnymi, ponieważ dają bardzo dużo bonusów do armii. Ale w większości gier single player tak naprawdę tego nie potrzebujemy, czyli dobrej jakościowej armii. Chyba że po prostu gramy sobie małym państewkiem i chcemy coś tam sobie porozwalać, to oczywiście możemy brać jakościowe. PvP tutaj bezdyskusyjnie jakościowe są jednymi z najważniejszych idei. W ideach jakościowych za bardzo nie ma słabych perków, wszystko jest całkiem mocne. Mamy fragment, który wzmacnia naszą armię lądową, czyli pierwsze trzy. Infantry Compatibility, Yearly Army Tradition oraz Kawalerię. Na samym końcu dostajemy do tego artylerię plus 10%, co jest niesamowicie ważne w late game'ie. Mamy tutaj też część środkową, która wzmacnia naszą flotę, co też jest bardzo mocne, zwłaszcza dodatkowe morale. Dodatkowo za wszystko dostajemy dyscyplinę. To wszystko jest bardzo mocne i zawsze przydatne, kiedy nie zależy nam na podboju świata. Idee jakościowe mają kilka ok polityk. Jedną z najważniejszych jest połączenie z ekonomicznymi dla dodatkowej dyscypliny. Bardzo często też korzysta się z bonusu z religijnymi, gdzie zwiększane są morale armii oraz siege ability plus dodatkowe 10%. Kiedyś bardzo często polowano na bonus innowacyjnych, bo było 20% infantry compatibility, dzisiaj jest to tylko 10%, więc często ten bonus się olewa. W grach single player idee jakościowe brałbym na takie kraje, które najwięcej z tego czerpią, bo mają też własne fajne idee zrobione na przykład pod piechotę, takie jak Brandenburgia, potem Prusy, Polska, na której możemy dodatkowo zboostować kawalerię, oraz Szwecja, która ogólnie jest chyba najlepszym krajem pod piechotę, ale jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. I tak jak już wspominałem, raczej to jest brana idea do gier tal, a nie do podbojów świata, bo w ogóle są nieprzydatne nam te idee. O wiele bardziej nam się przydadzą ilościowe oraz ofensywne. W grach PvP idee jakościowe należą do świętej trójcy, którą bierze się zawsze na samym początku. Ekonomiczne, ilościowe i jakościowe. A kolejność zależy od tego, co robią też twoi przeciwnicy. Przejdźmy teraz do idei defensywnych, które dostały ostatnimi czasu nerfa, mimo iż wcześniej nie były wcale takie mocne, a teraz to już są w ogóle mech. Tutaj oczywiście z ciekawych rozwinięć, no to 15% dodatkowego morali, co jest bardzo mocnym bonusem na początku rozgrywki. Więcej Army Tradition z bitew też jest całkiem ok. I raczej już potem tylko te końcowe rozwinięcia Reinforcement Speed plus 33%, Land Attrition minus 25% oraz Attrition for Enemies plus 1 punkt. Czyli wtedy przeciwnika bardziej boli, kiedy was okupuje i was najeżdża i w ogóle was atakują. Więc po co to brać? A dowiecie się w podsumowaniu tych idei. Trudno jest mi polecić jakieś sensowne polityki tutaj z defensywnych, chyba że port defensywne, które polega na tym, że stajecie się taką barierą, gdzie ktoś wchodzi na wasz fort i go oblega naprawdę przez dziesiątki dni,
ponieważ boostujecie sobie Fort Defensiveness. Czyli to bazowo macie 30 dni, a każdy procent wydłuża ten po prostu proces oblegania o kolejne dni. W grach single player idei defensywnych nigdy nie używam i nigdy nie będę używał, ponieważ są totalnie słabe i bezużyteczne, niezależnie od tego, jakbym grał, czy Tal, czy White. Jeżeli idzie o gry PvP, idee defensywne czasem mogą być najważniejsze, zwłaszcza kiedy zwalicie dyplomację i na przykład taką Francją musicie odeprzeć wczesne wojny Kastylii, Aragonu, Burgundii oraz Anglii, gdzie wiecie, że no... albo się wybronicie, albo jest po prostu po was. To wtedy tutaj Army Traditions, bitew oraz morale armii, które możecie wcześniej nawet dość zdobyć, daje wam dość sporą przewagę na początku rozgrywki. Ale tak czy siak, jeżeli przetrwacie te pierwsze ataki, rozbroicie swoich przeciwników, te idee najczęściej się po prostu kasuje. Możliwe, że mogą stanowić gdzieś tam jakieś dopełnienie buildów, których mniej znam, ale raczej z tego co wiem, ich się nie używa. Na sam koniec przejdźmy do Navy Ideas i tylko tutaj w skrócie powiem, że tą w sumie najgorszą ideę w tej grze, których się nigdy nie bierze, no bo nawet kiedy je posiadacie, takiej Anglii albo kraju pirackiego nie rozwalicie, bo najprawdopodobniej oni i tak wezmą tę ideę albo Maritime i was zaleją, więc tych idei praktycznie nigdy się nie używa, chyba że właśnie piratem jesteś i chcesz kogoś trollować. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tych idei i czy się ze mną zgadzacie. Oraz jeżeli macie pomysł albo potrzebę jakiegoś poradnika, napiszcie to w komentarzu poniżej. Liczę też, że zostawicie suba.